To jest widok z okna w Nowym Targu, a to jest widok z okna w Legras, czyli pierwsze stałe zdjęcie, które kiedykolwiek zostało wykonane. Dodatkowo przetrwało do dzisiaj. Zrobił je francuski wynalazca Nicéphore Niépce już w 1826 roku. Niépce użył techniki o nazwie heliografia, która polegała na naświetleniu płytki z pefteru, czyli stopu opartego na cynie pokrytej asfaltem syryjskim w kamerze obskurej, o której więcej dowiesz się w kolejnych odcinkach. Obserwuj ten profil po więcej, jeśli chcesz szybciej rozwijać się w zakresie filmu i fotografii. Aparat, którym wykonane zostało zdjęcie, wyglądał tak. Asfalt znajdujący się na płytce zastygał w miejscach, które były wystawione na światło. Po 8 godzinach ekspozycji Niépce użył mieszaniny oleju lawendowego i wazeliny, aby usunąć niezastygły bitumen, odsłaniając tym samym obraz. Zdjęcie przedstawia widok z okna na dachy i otaczający krajobraz, więc...